mamy teraz Arcade 26. Wersja tak naprawdę international, czyli jeszcze bez naszych pięknych tekstur, bez naszych pięknych materiałów, które znamy. No ale możemy sobie troszkę o niej powiedzieć. Zauważcie pierwszą rzecz, która się zdarzyła i ona się będzie zdarzała zawsze w Arcade. Chodzi o tą część, czyli wyskakują mi wewnętrzne ściany na zewnątrz tutaj. Czy one się przypinają tutaj w to miejsce, nie? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy generalnie problem z materiałami. Prawy klawisz, edit, kompozyt. I mamy teraz kompozyty, czyli nasze materiały budowlane. Tutaj mamy zrobione w ten sposób, że te materiały tak nie do końca są stworzone pode mnie, pod to, jak ja projektuję, ale bardzo fajnie widać, jak one zostały podzielone. Zauważcie, mamy generic wall shell i teraz tutaj, w tym miejscu, mamy tak, jak mieliśmy wcześniej, tutaj mamy materiały budowlane, tutaj mamy przeznaczenie, no i mamy nazwę, prawda? Możemy sobie dodać nową warstwę albo ją odjąć. Tu tak naprawdę się nic nie zmieniło. Jeżeli otworzę sobie tutaj ten materiał, żeby go zmienić, czyli tu mam General Structural, on jest tutaj, tyle że zobaczcie, że ja tutaj już nie widzę, albo sobie tak zmienię, ja tutaj już nie widzę numeru, prawda? Widzę tylko ST1, 2, 3 i tak dalej. No ok. Ja sobie zmienię w tym momencie strukturę na betonową, kliknę sobie na OK, no i w tym momencie już mam załatwione, prawda? Minusem, który ja tutaj widzę, przynajmniej dla mnie, przełączyłem się na materiał budowlany, jest to, że ja tego numeru nie widzę, nie? Mam cegłę, mam EF4, więc tak naprawdę ja, przynajmniej ja z tego wychodzę, że ja bym chciał mieć nie EF4, tylko chciałbym mieć 540. No, bo w tym momencie ja będę widział, że to jest 540, to jest 510 i to myślę, że będzie załatwione w polskiej wersji bez najmniejszego problemu. Tu mamy generic wall, mamy 500, nie? Dlatego tak to wyglądało. Ok, wracamy z powrotem do tych naszych, do tego naszego ustawienia. No, mamy w tym momencie tą warstwę, te materiały. I teraz. Zauważcie, że mamy structural, mamy prefabrykowane materiały, mamy materiały wewnętrzne i mamy izolację. Czy ten skład jest dobry? Wydaje mi się, że tak. No ok, no to w tym momencie tu mamy materiały zewnętrzne znowu, czyli mamy ściany plus strop plus dach, a tutaj mamy wewnętrzne, czyli mamy na przykład wewnętrzne ściany, wewnętrzne stropy, a nie za bardzo wiem, dlaczego tu jest wewnętrzny dach. No ale okej, niech pozostanie to jako dach. Nie? Więc fajnie, dość fajnie to rozwiązane. Okej, jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe, czyli surfaces, mamy dokładnie podobną sytuację, czyli tutaj mamy materiały już pokatalogowane. Da? I my sobie możemy tutaj na górze przełączać pomiędzy folderami, a pomiędzy jedną pełną listą. Prawda? Także tutaj, tu zostało dokładnie to samo, a jest dokładnie tak samo, jak było wcześniej. Czyli jeżeli ja wejdę sobie na brick, mam kolor powierzchni, to jest ten kolor. Mam podane kreskowanie i to jest to w tym miejscu. A to jest znaczy, że tutaj jest tekstura. Jeżeli ja będę miał glass lamp, nie mam tutaj nic, to znaczy, że nie mam kreskowania żadnego i nie mam tekstury. No ok, no to w tym momencie mamy jakiś materialik. Zaraz sobie zobaczymy, jakie one tutaj są. Tak naprawdę te tekstury, zauważcie, one troszkę się zmieniły. Mam wrażenie, że one troszkę są fajniejsze. Dlaczego? Nie są takie płaskie. Damy sobie nowy i damy sobie nowy z katalogu, przejrzymy sobie katalog. Mamy katalog, który wygląda i jest dokładnie taki sam, jak był wcześniej. Pójdziemy sobie na brick. No i mamy tych cegiełek znowu trochę. Większość z nich występuje tutaj już w tym katalogu, ale na pewno znajdziemy na przykład tą, której nie ma, nie? Nie było jej. No to w tym momencie mamy tu naturalną, tu mamy aged brown. Fajnie? No fajnie, fajnie, może być coś takiego.
Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jeden jakiś materiał. Mamy wykończenia sufitów, mamy ceramikę, mamy betony. No betony chyba tak naprawdę zostały takie same. Ja bym sobie życzył, żeby one kiedyś się pojawiły w większej wersji. Tutaj widzimy dokładnie to samo, co było wcześniej, czyli perforowany metal, jeżeli byście coś takiego chcieli robić. A zdaje to całkowicie radę. Ja sobie dam steel black. No i w tym momencie mam steel black, który jest nie do końca steel black, nie? Pamiętajmy też, że one są dostosowane pod różne silniki. Przy tym silniku, przy Sinrender, a on w tym momencie jest fajny, czarny, ma nawet tutaj, zauważcie, taką bardzo fajną, chropowatą powierzchnię. Przy Basic Engine on jest po prostu basic, nie? Tutaj nie mamy się co oszukiwać, nie będziemy mieli rarytasów. No okej, okay, dobra. Przechodzimy sobie tutaj do naszego modelu. On jest taki, jaki jest, no ale jest okej. Okay. Dobra, mamy ścianę kurtynową. Mamy frames, no i w tym momencie mamy million frame, czyli ta główna rama, która tutaj jest. Myślę, że sobie zmienimy, jak sobie tylko znajdziemy, gdzie jest. No i teraz pytanie, jak ja mam to znaleźć, prawda? Wystarczy, że tutaj piszę black. Bardzo fajna zabawa z wyszukiwarką, no? No i w tym momencie już mamy wszystko na czarno. Bardzo fajnie to działa. W momencie, jeżeli pójdziemy sobie... O, tu jeszcze mamy pozostałą część ramy. Nie mamy. Mamy panele i mamy district panel. No to w tym momencie tutaj znowu, zamiast szukać sobie tego, to włączam sobie na przykład tą część, bo jestem do niej bardziej przyzwyczajony, prawda? Mogę sobie szukać po różnych nazwach. Gdzie on tutaj jest? Mamy black. Dobra. Teraz mamy main panel, to będzie glass. Zmienimy sobie na niebieskie. No i w tym momencie dalej mamy drzwi. Idziemy sobie z drzwiami, klameczkę. Oczywiście no, klamek mi tutaj brakuje. Brakuje mi tych klamek, które są w normalnych drzwiach. Mamy sobie override surfaces. Tu mamy niebieskie, tu mamy to, tu mamy frame, metal. No tu już mamy normalne podejście, tu już nie mamy nawet wyszukiwarki, więc nie wszystko, jak widzicie, nie wszystkie elementy nam się tutaj zmieniły. No okej, okay, mamy coś takiego, dobra. Teraz tak, tutaj powinniśmy zmienić ten materiał, no tutaj też by się przydało, żeby ten materiał tutaj miał jakieś ręce i nogi, no ale okej. Okay. Tu zmienimy sobie teraz teksturkę na cegłę. Więc damy sobie cegłę i damy sobie cegłę. Teraz sobie tutaj może pójdziemy z tym wyżej. No tego nie widać. Mamy cegłę. No i coś nie widzę tej mojej cegły. Brick. Zauważcie agent. O, mamy to. Fajny materiał. Naprawdę bardzo fajny kawałek cegły. Tu zauważyłem jeszcze jedną rzecz na frames. Mamy boundary, czyli mamy to jest profil zewnętrzny. A. No okej, okay, dobra. Tu sobie zrobimy to znowu z pełnej cegły. Z całej cegły, albo po prostu wrzucimy sobie ale stacka będzie mi Wi-Fi. No okej, okay, no mamy jakiś tam materiał. Jakieś materiały nam się pojawiły. I fajnie by było sobie zobaczyć, jak te elementy będą wyglądały. Z tym, że ja sobie jeszcze do tego dorzucę trawkę, którą będę miał w tym miejscu i wytnę ją sobie stąd. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak ten materiał będzie wyglądał. Prawda? Tutaj damy sobie minus 20, a niech będzie minus 20, minus 5. I od góry znajdziemy sobie jakąś trawę. Ale tą trawę znowu stworzymy sobie w standardowy, zwykły sposób. Czyli tu mamy znowu albo będziemy mieli katalogi, do których się przyzwyczajmy. Floric, fabric, landscape. I tu mamy grass, prawda?
I w tym momencie tutaj możemy sobie stworzyć nowy. Znowu szukamy Landscape. Znowu mamy Grass i weźmiemy sobie Grass. A, nie będzie ta. Albo ta. No tak, nie będzie. Mamy Grass 3. No ok, tutaj wygląda tak. Na Cylinderze wygląda tak. Nic jest fajnie. No ok, włączamy sobie materiał pod tytułem Landscape. Grass, mamy grass. No ok, coś tam nam się wrzuciło. Co robimy dalej? Sprawdzimy sobie, jak te materiały będą wyglądały. Czyli wejdziemy sobie w ustawienia. Mamy Outdoor Millennium, Outdoor Medium, Outdoor Fast, Daylight Medium, Physical. I zrobimy sobie podgląd. Podgląd tego, co będziemy sobie teraz oglądać, nie? I teraz albo mamy Standard, albo mamy Redshift. Ale mieli strasznie. Już mnie to coś zmieniło na custom. Teraz ważną rzeczą, którą ja bym chciał, ja nie chcę jednak Redshifta jak standard, wchodzę sobie na ustawienia, na szczegółowe ustawienia i tutaj sprawdzam, czy jest trawa. Jest trawa, jest to wszystko. Fajnie to wszystko wygląda i zobaczmy, jak te materiały się wyrenderują przy tym wszystkim. Mamy niezbyt duży obszar, mamy niezbyt wielki element, więc zobaczymy, jak te materiały będą się tutaj renderowały. W międzyczasie wracamy sobie do Surfaces. Weźcie pod uwagę, że te materiały tutaj, one są po to poukładane w taki sposób, żeby nam było prościej. W momencie, jeżeli nam będzie prościej, no to w tym momencie my będziemy bardzo zadowoleni z programu. Czy jest ok? Czy będziemy zadowoleni? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jest na wszystko na plus, a dla osób, które już pokazywałem wcześniej, dla osób, które są bardzo mocno przyzwyczajone do starych rzeczy, czy do starych układów, mamy ten nasz stary, piękny układ, do którego na szczęście możemy sobie wracać w każdym momencie. Zobaczcie, że już prześwietlone, jak nie powiem co. Ale to są ustawienia, które są standardowe. Ja tych ustawień z Archicada tak generalnie nie do końca lubię, bo jestem jednak zwolennikiem Twinmotion. Dobra, mamy materiały budowlane. I tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację, nie? Czyli albo standardowe podejście i wszystkie materiały na raz, albo będziemy mieli podejście w ten sposób, że mamy wszystko ładnie pozmieniane. Ok, mamy zewnętrzne, wewnętrzne, no ale chcielibyśmy teraz swoje. Dajemy sobie nowy folder i on się będzie nazywał materiały ogród. Teraz te materiały ogród ja sobie tutaj wrzucę. No, one będą wyglądały tak. Teraz sobie tworzę nowy materiał, nowy building material. Daję sobie albo nowy, albo w tym momencie tworzę sobie duplikat. Jeżeli wezmę sobie brick, w tym momencie będę miał cegłę. Jeżeli tutaj sobie wpiszę, że to ma się opierać na trawie, a moim materiałem przekrojowym ma być co? Mają być trójkąty, no to w tym momencie w taki sposób zostanie to tutaj zapamiętane. Ten materiał będzie miał taki priorytet, materiał budowlany, i będzie dokładnie w taki sposób wyglądał w tym katalogu. W innym fizycznie nie będzie zawarty. Trawa. 3D na podjazd. Nie? I w tym momencie ten materiał budowlany, no, ustawienie wyszło jak wyszło, ten materiał budowlany, który tutaj jest, zauważcie, mam Generic Slab, prawy klawisz, Edit. Zrobię sobie w ten sposób, że jak mam tutaj interior, to znowu tworzę sobie nowy, ale nowy folder. Tworzę sobie nowy folder ogrodowy. Dobra, przerzucę go sobie tutaj. A tutaj też mógłbym zrobić nowy folder, tak przy okazji.
mam ogrodowe i tworzę sobie nowy kompozyt, czyli nowy kompozyt będzie się nazywał ziemia na zewnątrz. No dobra, no to w tym momencie daję sobie trzy elementy. Od dołu będziemy mieli gravel, czyli mamy w tym momencie ziemię. Później mamy, a nie mamy pebbles, nie mamy. No to w tym momencie co my mamy? Nie mamy nic tutaj tak naprawdę, co moglibyśmy. No dobra, mamy, mamy sand i tutaj mamy trawę. A przerzucimy ją sobie tak. Ta trawa tutaj będzie miała 5 cm, a nawet 2. Gravel, czyli ziemia, będzie miała załóżmy 15, a piasek wiemy, że już tutaj ma 150 cm. Nie? To jest w tym momencie bardzo fajne, bardzo fajny bajer, jeżeli chodzi o to, żeby sobie zrobić elementy zewnętrzne, ogrodowe. Nie? Czyli mam swój kompozyt, który tak naprawdę będzie tu. Da? Mam swoją ziemię, którą mogę wykorzystywać. Bardzo fajnie, dlatego że nie będę musiał szukać po tym wszystkim, po całym archikadzie tego, jak to wygląda, i nie będę musiał szukać, fizycznie nie będę musiał się zastanawiać, który to był, czyli gdzie miałem ten element. Tutaj zauważcie, tych podziałów jest bardzo mało, bo ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A my fizycznie, pracując na polskiej wersji, ich mamy 10. Nie? Także tutaj kwestia dobrego dopracowania sobie naszego wzorca. Nie? Ja pracując nad swoimi projektami, to w moim wzorcu ja tych materiałów tutaj, czy tych wykończeniowych, czy jakichkolwiek innych, ja ich tutaj mam od cholery tak naprawdę. Razem ze swoimi teksturami, o tym, jak skąd brać tekstury, były odcinki, takie odcinki na pewno się będą pojawiały, jak tworzyć materiały, też takie odcinki były. No dobra, może sobie tak przy okazji przypomnimy. Mamy surfaces, bo skoro mamy nowego archikada, to zróbmy sobie nowy materiał. Robimy sobie nowy materiał, zawsze musimy coś zduplikować. Tu nie ma czegoś takiego jak przy materiałach budowlanych, że tworzymy sobie swój własny. I to będzie cegła under, dobra, Huber, Tus. Ok. W tym momencie tutaj mamy cegłę, mamy Basic Engine. Ja sobie ją zmienię na trochę bardziej taką żółtawą, bo ona jest lekko żółta. I zmienię sobie teksturę. Przełączam się tutaj w to miejsce, czyli do katalogu wszystkich moich zawartych tutaj materiałów. Zobaczcie, że tutaj razem są materiały pod tytułem Color. Mamy w tym momencie wszelkiego rodzaju możliwe mapy. Damy sobie dodaj. Pójdziemy sobie na ten komputer. Tutaj tu mamy pracę, tekstury, cegła cięta, van der Sanden, cegła, i weźmiemy sobie tą cegłę. A on nam ją ładnie zapakuje. My ją w tym momencie tutaj sobie zrobimy w ten sposób, że raz, że spinam wartości, dwa, że mamy oryginalne wymiary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. W tym momencie mamy 230 cm. Ok, no i to zostawiam tak jak było. W momencie, jeżeli tutaj bym przeszedł, no to tak naprawdę jest tak jak było. Nie? Czyli tu wchodzimy sobie w ustawienie Update Scene Render Settings from Basic, czyli dostosuj ustawienia Scene Render do bazowych. W przeciwnym bądź razie, jeżeli bym tego nie nacisnął, on w Scene Renderze by tego nie zobaczył. Jeżeli znowu bym nacisnął to, czyli w drugą stronę, Update Basic Settings from Scenware, w tym momencie byłaby taka sytuacja, że on by mi tą czerwoną cegiełkę wrzucił tam do tego mojego bazowego silnika. Nie? Ok, no to mamy cegiełkę. Zmienimy sobie ją tutaj dokładnie w tym miejscu. Mamy brick.
mamy cegła Van der Sanden Hubertus. Cegła wygląda w taki sposób. I tak sobie robimy każdy z elementów, czyli mamy albo będziemy mieli materiał wykończeniowy, albo będziemy mieli materiał budowlany. Przy pełni szczęścia tak naprawdę powinniśmy sobie zrobić jeszcze wersję external i przy wersji external powinniśmy sobie zrobić materiał Van der Sanden. Tutaj powinno nabyć ta cegła. Zostawię sobie tą wartość. Tego na razie nie zmieniam. Mam Van der Sanden. I teraz chcąc popracować sobie tutaj na tym materiale, tak naprawdę powinienem sobie zedytować kompozyt, stworzyć sobie nowy. Stworzyć sobie nowy materiał. No i w tym momencie, jak stworzymy sobie nowy materiał, tutaj mam generic, a zaczynam szukać, to Van der Sanden, mamy Van der Sanden, nie? I on ma 5 cm, cegiełka ma tak naprawdę 2 cm, niecałe 2 cm plus klej to są około 3 cm możemy liczyć, ale tutaj pod spodem tak naprawdę powinniśmy sobie cokolwiek zaznaczyć, czyli wrzucić sobie materiał zewnętrzny, dzięki któremu my będziemy mogli tak naprawdę ten materiał sobie tutaj generic structure, dobra, dajmy sobie tak. Dzięki czemu my będziemy na przykład zaznaczali, że mamy klej. Tu tak naprawdę trzeba by było stworzyć nowy materiał, ale zostawmy sobie na tym i zobaczmy. I teraz, jeżeli ja sobie tutaj przejdę, tu mam ziemię na zewnątrz, a tutaj mamy, dobra, gdzie nam to zniknęło? Zaraz sobie znajdziemy jeszcze raz. Kompozyty exterior. Coś mi się wydaje, że ja to chyba po prostu zmasakrowałem. No ale okej, dobra, edyt to jeszcze raz. To sobie zostawimy. To sobie zostawimy na 2. Tu sobie zostawimy na 5. Tu sobie wpiszemy Van der Sanden, trójeczkę. Ja sobie zostawię to generic wall shell. Albo stworzę sobie duplikat, który zostawię w taki sposób, a ten tego sobie usunę. I już jestem z powrotem na tym co było, poza tym, że to była piątka, nie? Kwestia tak naprawdę odnalezienia się i zauważcie, stworzyłem ten materiał, stworzyłem. On tutaj jest z external, jest. Czyli w tym momencie szukamy general wall settings. Dobra. Mamy i dwójeczkę, i mamy brick. Mamy długość i zauważcie, taka troszkę różnica. On nam pokazuje w tym momencie, co jest, jaka jest nazwa tej struktury warstwowej, szerokość rdzenia, co jest bardzo fajną informacją i do jakich elementów możemy go zastosować, plus w jakim folderze się znajduje. No i pięknie, ładnie dodaliśmy klej, dodaliśmy cegiełkę i teraz w tym miejscu, jeżeli my sobie wyłączymy te zastąpienia, powinna nam się ta cegła ostać. Ostała. Dlaczego? Dlatego, że zastosowaliśmy nie zastąpienie graficzne, a zastosowaliśmy materiał budowlany. Ok, mam nadzieję, że trochę pomogło. Są takie drobne różnice, do których się trzeba przyzwyczaić, ale myślę, że jest to jak najbardziej do zastosowania. Dzięki, miłego dnia życzę.